Dzisiejszy gość, z którym będę dzisiaj rozmawiać, widział miliony, nie tylko tysiące. Mówię miliony ludzi uzdrowionych ponad naturalną mocą Bożą. On mówi, jest to tak proste dla każdego. Czy istnieje ponadnaturalny wymiar? Czy istnieje świat poza tym, którego my znamy? Czy istnieje życie po śmierci? Czy aniołowie istnieją? Czy nasze sny potrafią przekazać przesłanie z nieba? Czy możemy wdostać się w starożytne tajemnice ponadnaturalnego? Czy ponadnaturalne uzdrowienia rzeczywiście istnieją? Sid Roth spędził ponad 35 lat poszukując odpowiedź na egzystencję ponadnaturalnego świata. Zapraszamy, dołącz do Sid Roth w programie Ponadnaturalne. Witam z tej strony, Sid, gdzie rzeczą naturalną jest dla nas ponadnaturalność. Jestem normalnym człowiekiem, który poszukuje w Biblii, który odnalazł jedyną drogę do nieba. Jest nim Jezus Chrystus, którego pragnę słyszeć głos przez cały czas. Pragnę żyć i dążyć do życia w pokoju, który jest w stanie przezwyciężyć jakikolwiek strach. Pragnę pokrótce przedstawić Wam mojego gościa. Od 1987 roku jego służba przyprowadziła do Jezusa 68 milionów ludzi, tych, którzy zdeklarowali się podążać za Jezusem i uczynili Go Panem i Mesjaszem swojego życia. Dokładnie, powiedziałem 68 milionów ludzi, począwszy od roku 1987. Ma on zaledwie 30 lat i w tym zawiera się głębszy powód. Pragnę, byśmy dzisiaj posłuchali jego wskazówek, ponieważ jest jednym z tych, którzy poznali sekret, jak otworzyć niebo. A kiedy niebo jest otwarte, jesteś w stanie usłyszeć głos Boga. Kiedy niebo jest otwarte, cuda i uzdrowienia wydarzają się jeden po drugim. Jak myślisz, w jaki sposób przyprowadził tak wielu milionów ludzi do Pana? Ponieważ każdy cud, o jakim czytasz w Biblii, wydarzył się w Jego służbie. Kiedy niebo jest otwarte nad Tobą, nie możesz bać się niczego. Proszę Państwa, Daniel Kolenda, powiedz nam, z jak wielu pokoleń zielonoświątkowych pastorów pochodzisz? Musielibyśmy cofnąć się 5 pokoleń w tył. Było to czasy rozlania się Ducha Świętego na początku zeszłego wieku. Pamiętam ostatnim razem, kiedy mi mówiłeś, czy to był Twój prapradziadek, który umarł i zmartwychwstał? Tak, dokładnie. On miał wtedy 3 lata. Najbardziej niesamowitym faktem było to, że nie było to tylko wydarzenie zmartwychwstania, ale już od samego urodzenia miał wadę serca, które wiązało się z jego opóźnieniem rozwoju mentalnego. Lekarz zapewnił rodziców, że nie przeżyje dzieciństwa, że raczej umrze jako dziecko. Już jako 2-latek doświadczał ciężkich gorączek. Jego młode ciało nie było już w stanie zwalczać tej choroby. A doktor starał się pocieszać mamę i tatę, mówiąc, jego śmierć będzie darem od Boga, bo jeżeli by przeżył, każdy rok będzie dla niego cierpieniem, a wy musielibyście jego karmić i doglądać do końca życia, ponieważ nigdy nie byłby w stanie funkcjonować na własnych siłach. I rzeczywiście kilka dni później umarł. Wówczas jego ojciec, mój prapradziadek, który był luterańskim, niemieckim kaznodzieją, a który charakteryzował się upartością, chce się zamknąć w pokoju i modlić i proszę, niech mi nikt nie przeszkadza do buty, dopóki nie usłyszę głosu z nieba. I tam zaczął błagać i wołać do Boga. A w międzyczasie jego syn umarł. Umarłe ciało Pawła ostygło i było już sztywne. W pewnym momencie Ludwik, mój prapradziadek, wszedł do pokoju i oznajmił, że słyszał głos od Boga. Położył swoje ręce na głowie małego Pawła i momentalnie ciepło wstąpiło w jego stopy, które stopniowo zaczęło masować jego sztywne i zimne ciało. Wręcz namacalnie widzieli, jak ciepło stopniowo ogarniało całe jego ciało, od stóp aż do ramion. Aż w pewnym momencie mały Pawełek się obudził. Powiedział, mama, jestem głodny. Co było niesamowite, że w ciągu kilku minut uświadomili sobie, że ten cud wciąż się kontynuował przez transformację w jego ciele. Jego wyraz twarzy się zmienił. Pojawiło
pojawiła się siła i energia, jakiej nigdy nie widzieli na jego twarzy. Gorączki i zaburzenia psychiczne, wszystko ustąpiło. Pawełek był normalnym chłopcem, którego doktor wcześniej ogłosił, że nigdy nie będzie funkcjonował jak normalny człowiek. Paweł nie tylko wyrósł na potężnego mężczyznę i umarł w podeszłym wieku, ale nigdy nie doświadczył żadnej innej choroby. Miał on 10 synów, z których wszyscy wyrośli na kaznodziei. Czy myślałeś o tym, jak niesamowite drzwi i możliwość Bóg przed tobą otworzył? Jesteś połączony z legendą historii, Reinhardem Bonnke, mężem Bożym, który jest wręcz gigantem Bożym w tych czasów, z kimś, kto nie tylko zgrywa dobrą minę do gry, ale Bóg rzeczywiście przez niego uzdrawia i wskrzesza z martwych. A czy pamiętasz, kiedy mówiłeś mi historię o twoim pradziadku, który modlił się o człowieka, który był kompletnym psychopatą? Czy możesz proszę mi jeszcze raz o tym powiedzieć? Tak, mieszkali wtedy w małym mieście Pidgin. Mój dziadek prowadził wtedy mały niemiecki kościół i w jego kościele był pewien człowiek. Nie był on członkiem, lecz jego żona należała do tamtej społeczności. Był to człowiek pełen złości i nienawidził ich kościół. Zawsze na nich krzyczał i ich przeklinał. Zabraniał swojej żonie tam przychodzić. A właściwie zmagał się z demonicznymi zniewoleniami. Potrafił pójść do swojej stajni, spiąć się na górę i skoczyć prosto na głowę. Na beton i wciąż uszedł z tego cało. Wszyscy wiedzieli, że coś z nim jest nie tak. Pewnego dnia jego żona wracała z zakupów, które robiła cały dzień i kiedy przybliżała się karetą do domu, zauważyła swojego męża stojącego z siekierą, z której skapywała krew. Natychmiastowo nawróciła i uciekła od niego. Pojechała do domu mojego dziadka. On był wtedy pastorem, który zebrał kilku starszych z kościoła i kiedy tylko tamten człowiek widział ich nadjeżdżających, zauważył, że byli przykryci czymś czerwonym. On nie miał pojęcia, co to oznaczało, jednak my wiemy, to była krew Chrystusa. Wiedział jednak, że nie mógł nic im zrobić, więc zaczął uciekać do lasu. Wieść rozniosła się po wiosce. Wszyscy rolnicy chcieli opuścić swoje pola dość wcześnie, aby nie przebywać w nich, kiedy zrobi się ciemno, ponieważ wiedzieli, że jakiś demoniczny maniak grasuje w nich. Ten, który uprzednio zadźgał swą matkę i dzieci. Po jakimś czasie w końcu złapali go. Postawiono go przed sędzią, który uznał, gdzie publicznie oszacowano go jako psychopatę, paranoika i demonicznie opętanego. W swojej celi rozdzierał swoje ciuchy, krzyczał i jęczał jak demon cały dzień. Wszyscy myśleli, że wkrótce umrze, więc doktor, którego imię był Christian, wysłał wiadomość do jego żony. Twój mąż jest bardzo poważnie chory psychicznie i nie uważam, że jeszcze długo będzie żył. On ma poważny problem. Polecam, musisz przyjść i go zobaczyć. Zanim to uczyniła, zebrała mojego dziadka i wszystkich starszych ze zboru i zaczęli się modlić. Wtedy tak samo poczuli to, o czym ty mówiłeś, otwarte niebo. Moment, w którym wręcz namacalnie usłyszeli i poczuli, że odpowiedź już przyszła. Więc następnego dnia poszli, aby go odwiedzić. Tego człowieka imię było Mattes. Mój wujek powiedział, chcę zobaczyć Mattes, zanim umrze. I wtedy doktor powiedział, nie uwierzysz, co się stało. Chodź ze mną, pokażę ci. Mattes siedział w swojej celi, normalny, w pełni pokoju. Mattes powiedział, dzień wcześniej moc Boża przyszła i kompletnie uzdrowiła mnie. I co się stało lata później? 30 lat później on wciąż żył w pełni Ducha Świętego. Wciąż służył Jezusowi, jednak żałując tego, co wcześniej uczynił. Jednak był zbawiony, oczyszczony i wypełniony Duchem Świętym. I my myślimy, że my mamy problem. Jeżeli Bóg mógł tego dokonać, możesz być pewien, że On rozwiąże także twój problem. Daniel Kolenda przejmuje służbę Reinharda Bonnke, który zdobył miliony ludzi dla Jezusa. Jego szczególnym powołaniem była Afryka. Tam odniósł największy sukces w zdobywaniu dusz. Czy możesz podzielić się z nami o kilku namacalnych cudach, które przez Reinharda Bonnke wydarzyły się na twoich oczach? Tak, były to początki, kiedy nigdy nie zapomnę pewnej sytuacji. Pewna mama przyprowadziła trójkę swoich dzieci. Wszystkie były niewidome przez jakieś genetyczne schorzenie. Kiedy Reinhard się modlił, on złamał demoniczne przekleństwa, które były nad tą rodziną i w trakcie modlitwy o cud nagle każdemu z nich otworzyły się oczy. Każdy z nich był w stanie widzieć. Było to tak namacalne przeżycie, że wstrząsnęło całą okolicą. A jaki to efekt wywarło na tobie?
Kiedy jesteś świadkiem takich rzeczy, to tak jakby klapki opadły z twoich oczu. Czujesz, jakby wszystkie ściany, warownie padły, jakby naprawdę góry się przenosiły. Ponieważ słyszałem o tym tyle lat, nic nie jest niemożliwe dla Boga, ale kiedy to widzisz, kiedy dotkniesz, kiedy doświadczasz sam na własnej skórze, wtedy nie masz cienia wątpliwości i wszystkie wcześniejsze wymówki znikają. Więc widziałeś Reinharda w akcji, ale co ze zwykłym mną lub tobą, Daniel, pytałeś Pana? Oczywiście, tysiące razy o tym myślałem. Właśnie to było główną rzeczą, którą Reinhard mnie zawsze uczył. Zawsze mi powtarzał, ja nie mam nic, czego ty nie masz. Tak często powtarzał w naszych rozmowach, Daniel, gdybyś miał 5-letniego syna, który w taki sam sposób stanąłby na scenie i modlił się o uzdrowienie wszystkich ludzi, cuda wciąż by się wydarzały, bo tutaj nie chodzi o poszczególnego człowieka, ale moc Bożą. Tu chodzi o samą osobę Jezusa Chrystusa. I to objawienie pewnego dnia nareszcie cię otworzyło, odblokowało mój umysł i uświadomiłem sobie, że nie muszę zarabiać, zasługiwać na jakąś pozycję lub status, bo wszystko już było dokonane na krzyżu. To, co muszę zrobić, to wierzyć. Zrozumiałem, że mogę to przyjąć tylko przez wiarę. Czy możesz podzielić się o swoich cudach? Kiedy byłem w Nigerii, w mieście Sapele, modliłem się o 3-letniego chłopca, który miał na imię Great. Jego mama przyniosła go martwego i po prostu rzuciła w moje ramiona. Wtedy zacząłem się modlić i dosłownie po kilku sekundach on się ocknął i wrócił do życia. Następnego dnia, kiedy powróciłem na konferencję, widziałem tego chłopca, bawiącego się i skaczącego zaraz przy scenie. On był zupełnie uzdrowiony i czuł się wspaniale. Jeśli mogę cię spytać, jakby wyciągnąć klucz, co to jest? Co jest twoim kluczem do objawienia, które umożliwia, uzurpuje cię dochodzenia w tak potężnych cudach i manifestacjach? Po pierwsze i najważniejsze, coś, co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć. Moim sekretem, tajemnicą jest, że nie ma w tym tajemnicy. Sekretem jest to, co słyszeliśmy do tej pory. Jest to żywa prawda, że Jezus odkupił nasze uzdrowienie każdą raną, przeciętym ciałem od biczów i przebitym przez gwoździe dla nas. Coś, co musimy przyjąć przez wiarę. Ja wiem, że to brzmi tak prosto. Wiem, że nasz umysł tak bardzo chce to wszystko skomplikować. Wiem, że wielu autorów chce napisać na ten temat książki i zrobić nauczania, ale jedynym kluczem jest pozbyć się całego bałaganu i zwątpienia w naszym umyśle i wrócić do początku tego, co sam Jezus powiedział. Pamiętasz, co Piotr powiedział? Czemu patrzysz na nas, jakbyśmy operowali na podstawie własnej świętości lub mocy? To wszystko dzieje się przez wiarę w imię Jezusa. Tak działo się wtedy i teraz i robię wyzwanie każdemu, aby wskazał mi fragment w Biblii, czy istnieje jakikolwiek inny klucz lub sposób operowania ponadnaturalną mocą poza aspektem wiary. Świętość tego nie uczyni, wiedza tego nie uczyni, tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Okej, załóżmy, że wszyscy słuchacze się z tobą zgodzą. Każdy wie, że dokonujesz cudów w Afryce. A co w innych krajach, na Zachodzie, w Europie i innych kontynentach? Syd, nie uwierzysz, ale mówię tobie prawdę. Wszędzie dzieje się dokładnie tak samo. Ich relatywność i statystyka jest taka sama. Oczywiście w Afryce przychodzą na nasze spotkania setki tysięcy ludzi, więc naturalnie oglądamy większą ilość cudów, lecz gdy zbadasz proporcje, kiedy jesteśmy w Ameryce lub w Europie, wówczas wydarzają się te same cuda. Podam ci przykład tego, co wydarzyło się w Anglii. Nie głosiłem w Afryce pod namiotem, ale w katedrze, w typowo starym religijnym kościele, z olbrzymimi organami za mną. Była tam najsztywniejsza atmosfera, jaką sobie możesz wyobrazić. Była tam dziewczynka, która w wieku 3 lat doznała udaru mózgu, przez co cała jej lewa strona była sparaliżowana. Przez to, że stało się to w tak młodym wieku, jej lewa noga przestała rosnąć, pozostawiając w rozmiarze małej dziewczynki. Druga noga była normalna. Kiedy modliłem się o nią, nie tylko paraliż ustąpił, ale wraz z jej mamą, która stała obok, naocznie oglądaliśmy cud, kiedy jej lewa noga urosła do rozmiaru zdrowej nogi i oczywiście jej leczniczy mały but już więcej nie pasował. I to był jeden z wielu namacalnych cudów, które wydarzały się w Europie, właśnie tam, w tej katolickiej katedrze. Syd, mówię tobie, że moc Boża na wschodzie lub zachodzie jest taka sama, jak w Afryce, jak w Azji, ponieważ Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze.
Pozwól, że zwrócę się do słuchaczy. Wielu z was modlą się i nie widzą rezultatów. I w takim wypadku w większości z naszych umysłów nasze myślenie zniża się do poziomu religijności. Wielu z nas przestaje nawet oczekiwać cudu. I nawet kiedy się modlą, już nic nie oczekują od Boga. A co najgorsze, niektórzy po prostu przestają się modlić. Jaką wskazówkę, poradę dałbyś tym ludziom? Tak jak powiedziałeś, ludzie modlą się i nie widzą rezultatów, przez co zezwalają światopoglądom grzesznego, niebożego myślenia dyktować im, aby podążali za tym, czego doświadczają, nie tym, w co wierzyli, w co Jezus mówi. Powiem wam, co pastor Reinhard Bonnke powiedział mi o takiej sytuacji. Kiedy modlisz się o 100 ludzi i nic się nie wydarzy, i modlisz się o 101, módl się, jakbyś miał być przed sobą pierwszego człowieka, bo nie chodzi o to, co doświadczyłeś wcześniej i co widziałeś. My powinniśmy chodzić w wierze, nie przez to, co widzimy lub doświadczamy. Musisz decydować, czy idziesz na zachód, czy na wschód. Nie możesz iść w dwóch kierunkach. Jeśli podążasz za swoimi zmysłami, nie możesz chodzić w wierze. Wiesz, tak czyniłem. Raz modliłem się o setki lub tysiące ludzi i nikt nie został uzdrowiony. Aż nagle pewnego dnia zacząłem widzieć uzdrowienia. Jak to było w twoim przypadku? Czy zacząłeś widzieć cuda nagle, czy raczej był to proces? W moim wypadku było to raczej procesem. Myślę, że Bóg dopuszcza, byśmy przeszli przez ten okres nauczania, badania, doświadczania, sprawdzając stopień naszej wiary. Czy to nie jest przypadkiem próba naszej manipulacji, przez którą usilnie próbujemy coś wyprodukować o własnych siłach? Ponieważ prawdziwa wiara opiera się tylko na Słowie Bożym, niezależnie co jest widzialne w sferach fizycznych, naturalnych. Niezależnie, czy widzisz uzdrowionych ludzi, kiedy się modlisz, czy nie, to nie jest koniec historii. Biblia mówi, bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Czyżby list do Hebrajczyków nie mówił, miejcie troszkę cierpliwości, ale z powrotem oddaję mikrofon Danielowi, aby nam powiedział o kluczu, którym otwieramy niebo. To jest to, czego każdy z nas na najgłębszym pokładzie serca potrzebuje. Ukorzenia naszej egzystencji. Daniel Kolenda wraz z Reinhardem Bonnke łamią przekleństwa w każdej okolicy i mieście, w którym się pojawiają. Czy możesz nam powiedzieć świadectwo tej kobiety, która miała raka piersi i nawet nie przyszła na twoje spotkanie, bo leżała w domu? Tamtego czasu mieliśmy ogromny sprzęt nagłośnieniowy, dzięki któremu było nas słychać przez ponad 2 mile. W oddaleniu leżała w domu pewna kobieta, której cała rodzina przyszła na moje spotkanie. Ona była zbyt chora, więc została w domu. Tak wielu ludzi wtedy przyszło, prosiło o uzdrowienie. Kiedy spojrzałem na tych w pierwszym rzędzie, którzy leżeli pod sceną na swoich noszach, wtedy powiedziałem im, ktokolwiek w tej chwili leży, nie jest w stanie wstać. Rozkazuję w imieniu Jezusa, abyś powstał. Powiedziałem to tak głośno, że nawet ona usłyszała to w domu i przez wiarę przyjęła to do siebie. Jednak próbując wstać o własnych siłach nie mogła i nagle poczuła, jakby ktoś podszedł z tyłu i ją poddźwignął. I kiedy wstałam, cały mój paraliż ustąpił, a rak po prostu zniknął z mojego ciała. Więc szybko przyszła na nasze spotkanie, prosto na scenę i wykrzyczała swoje świadectwo. To jest niesamowite, jaki Bóg jest cudowny. Ciekawi mnie jedna rzecz. Kiedy tutaj w Stanach modlisz się o kogoś, nałożysz ręce, namaścisz, modlisz w imieniu Jezusa, czasami ktoś padnie, czasami ktoś nie padnie pod mocą Bożą. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób modlisz się o tysiące ludzi, tych, których nie jesteś w stanie dotknąć? Dokładnie, zawsze to powtarzam, że nie mogę nawet dotrzeć do tych, którzy są w pierwszym rzędzie, lecz ramię Wszechmocnego dosięga każdego. Dlatego kocham, kiedy Bóg rozpościera swoją rękę, On dotyka nie tylko wszystkich na wskroś, ale przeszywa także głębiny oceanów lub drogi powietrzne. Nic nie jest dla Niego ograniczeniem. Wracając do pytania, co jest sekretem otwartego nieba? Często przywołuję imię Daniela Nash, który jest wstawiennikiem Charles Finney. Wszyscy go znają z jego potężnej służby, ale nie wiedzą, że zanim udawał się do jakiejkolwiek wioski, najpierw wysyłał swoich wstawienników, aby modlitwą zdobyli i złamali pewną atmosferę demoniczną nad danym obszarem, okolicą. I kiedy oni zdobyli je duchowo, wtedy on przychodził i wnosił przełom, przebudzenie do danego miasta. Więc głęboko wierzę, że kluczem jest wstawiennicza modlitwa. Wierzę, że Bóg w tych ostatecznych dniach wzbudzi małżeństwa i związki ewangelistów, tych, którzy zdobywają dusze, ale także wstawienników, tak zwanych wojowników duchowych, którzy w połączeniu razem doświadczą największego przełomu na całej ziemi. Ale ja wierzę, że ty także się modlisz, oprócz twoich wstawienników, prawda? Więc jak wygląda twoje życie modlitewne?
Nigdy nie modlę się na zasadzie nastawienia zegarka lub ponieważ mam to na liście do zrobienia rzeczy, ale moim celem jest połączyć się z Bogiem. Łączę się z Jego boskim życiem, które przepływa we mnie i kiedy czuję, że już doszło do połączenia, właśnie wtedy, każdego ranka, kiedy się modlę, kiedy czuję, że jestem kompletnie zintegrowany, zdatny na powiew Ducha Świętego, wtedy moim zadaniem jest, aby utrzymać to przez resztę całego dnia i aby tego nigdy nie zaprzepaścić. To jest mój klucz, bo nie chodzi tu tylko o spędzanie czasu z Bogiem. Paweł mówił, módl się zawsze, cały czas. Modlitwa nie jest tylko wypowiadaniem słów lub czytaniem modlitewnika, ale pozostanie w bezpośredniej łączności z Nim. A kiedy Jego życie przepływa przez Ciebie, zaczynasz widzieć inwazję ponadnaturalnego świata tu, w sfery naturalne. Czy ktokolwiek z nas jest naprawdę w stanie osiągnąć tę łączność? Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, obmytym w Jego krwi, możesz to mieć. Pozwól, że powiem coś, co czuję głęboko w moim sercu, że muszę to powiedzieć. Jest ktoś, kto widzi ten program i chce Ci powiedzieć, że musisz pokutować z Twoich grzechów. Musisz całkowicie oddać swoje serce Chrystusowi. Kiedyś raz na plaży na Florydzie prawie utonąłem. Wtedy dowiedziałem się o takim zjawisku, że jeżeli ktoś utonie, to zazwyczaj wypłyną po raz pierwszy. Potem zanurzą się z powrotem i znowu wyjdą. Jednak kiedy zanurzą się po raz trzeci, to będzie ich ostateczny raz. I czuję, jak Duch Święty mówi, że jest ktoś, kto ogląda ten program, kto już raz utonął, kto już dwa razy utonął. Jest tu ktoś, kto tego nie powinien oglądać, kto już powinien być martwy. Lecz Bóg w swojej łasce zachował Twoje życie i doprowadził Cię do tego momentu, abyś słyszał to, co do Ciebie w tej chwili mówię. I słyszę, że Pan mówi do Ciebie, że możesz już nie mieć takiej możliwości. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dziś możesz zaakceptować Bożą łaskę, jeżeli ją potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz przebaczenia od Twoich grzechów. Jeżeli potrzebujesz nowe życie, nowe serce. Zawołaj teraz do Jezusa. On Cię uzdrowi, On Cię zbawi. A niebo otworzy się przed Tobą i zaczniesz widzieć ponadnaturalne w Twoim życiu, w imieniu Jezusa. To jest tak proste, że możemy to ominąć. Życie wieczne polega na tym, że Go znamy. A znać Boga po pierwsze oznacza, że czynimy krok w Jego kierunku. Ty robisz pierwszy krok, a drugi Jezus. Więc Twoimi ustami wyznaj Twoje grzechy. Powiedz Mu, że jest Ci przykro. Uwierz, że Jego krew jest w stanie oczyścić wszystkie Twoje grzechy, że możesz mieć dziś świeży, nowy początek Twojego życia. A kiedy pozwolisz Jemu oczyścić Twoje serce, wtedy także Twoje ciało stanie się Jego świątynią. Kiedy prosisz samego Boga, Jezusa, aby żył w Twoim sercu, kiedy zaczynasz czytać Jego Słowo, całą Biblię i bierzesz to jako Jego list miłosny do Ciebie, wtedy chodzisz w zupełnie innych obszarach. A jeżeli to uczynisz, dotrzesz do Twojego powołania i przeznaczenia. A jeżeli nie, będziesz jak wszyscy inni. Tutaj jest definicja niepoczytalności. Kiedy ludzie postępują dokładnie tak samo, oczekując innych rezultatów. Daniel, czy możesz teraz proszę modlić się o uzdrowienie fizyczne? Wszystkich, którzy słuchają. Ojcze, w imieniu Jezusa wyciągam ręce w kierunku tego brata, który siedzi w tej chwili w swoim fotelu, który ma torbiel na swojej szyi. Rozkazuję, aby zniknął z jego szyi w tej chwili. W imieniu Jezusa, Ojcze, modlę się, aby w potężny sposób Twoja moc przepłynęła przez każdy ekran, każdego, kto słucha i ogląda, i aby złamała wszelką warownię i sidła, wszelkie przekleństwa z tych ludzi. Widzę, jak sidła opadają z Twojego mózgu w imieniu Jezusa. Twoje uzależnienie niech idzie precz w imieniu Jezusa. Narkotyki i alkohol, precz! Część kręgosłup jest uzdrowiony i wszystko, czego w tej chwili potrzebujesz. Amen. Daniel Kalenda and Reinhard Bonnke. Nie bój się, ponieważ ja jestem z Tobą. Kiedy zobaczę krew na Twoich odrzwiach, przejdę obok. Pozwól muzyce uwielbienia przepływać przez Twój dom, przez Twój pokój i pozwól Bogu, Jego namaszczeniu przepłynąć przez wszystko, co posiadasz.